Witajcie, kolejny odcinek, tym razem wiosna. Zobaczcie, jak pięknie żółto za nami. Dzisiaj będzie coś o żółtym kolorze, a sytuacja jest niecodzienna. Zaraz Wam, jak tylko ruszymy, opowiem, bo szkoda czasu. Ruszamy bardzo szybko i opowiem Wam zaraz, co się stało. Zapomniałbym, bo wiecie, to jest samochód, który na co dzień stoi w muzeum. On sobie stoi już dosyć długo. Powiedziałbym, że kilka miesięcy. Co jakiś czas trzeba taki samochód przepalić. A żeby mu było raźniej, pamiętajcie o naszych wlepach. Można je sobie zamówić na naszej stronie. W opisie do filmu znajdziecie link. I uwierzcie, że już kilka razy przekonaliśmy się, że te naklejki dają radę. A więc ruszamy. Jesteśmy już w trasie. Muszę Wam opowiedzieć o czymś dziwnym. Napisał do nas Darek taką dziwną wiadomość. Nie wiedziałem za bardzo, o co chodzi. Z wiadomości wynikało, że jakby nam czegoś brakowało w muzeum, gdybyśmy chcieli coś kupić, a brakowałoby nam środków, to on chętnie służy pomocą. Najpierw myślałem, że to agent od jakichś chwilówek czy innych pożyczek będzie chciał nam pożyczyć kasę, ale wiecie, jak się kupuje, to trzeba oddać, ale nie. Okazało się, że na tyle podoba mu się to, co robi, że stwierdził, że może pomóc w zakupie, sfinansować zakup jakiegoś samochodu, który nam idealnie pasuje do kolekcji, czegoś, czego nie mamy, a co idealnie by uzupełniało jakiś dział. I czy mamy taki samochód? Czy ja mam taki dział? Zapisuję sobie drobnym druczkiem, już jest to mniej więcej zajmuje tyle, co książka telefoniczna. W związku z tym mam, ale taka lista tych najbardziej potrzebnych. Jest już tylko taki zeszyt 16-kartkowy zapisany. W każdym razie wspominałem ostatnio o tym, że do działu Giallo Ginestra kupiliśmy malucha. Tak naprawdę nie do tego działu, bo on na razie się jeszcze tam nie nadaje, ale dział Giallo Ginestra będzie się powiększał, będzie większy. W związku z tym stwierdziliśmy, że fajnie byłoby coś zrobić. Jest w ogłoszeniu piękny Fiat, na zdjęciach piękny, Fiat Bravo 1.6 GT, wersja limitowana. Taka nie za bardzo limitowana, bo sporo tego było. I pomyślałem sobie, że ten samochód to jest taki fajny samochód, od którego niektórzy mogliby sobie zacząć przygodę z taką motoryzacją. Jeszcze nie youngtimer, ale już nie taki samochód, którym się normalnie lata na co dzień, który już wymaga, który już się kupuje z myślą, że pojedziemy dłużej i zostanie z nami. Dlaczego akurat Fiat Bravo, a nie jakiś inny samochód? Fiat Bravo był bardzo udaną, fajną konstrukcją. Powiem więcej, zdobył nawet tytuł samochodu roku. Walka była bardzo wyrównana na koniec, można powiedzieć, z między Fiatem Bravo, Brava Duetem, a Renault Megane. Oba samochody miały wersje takie bardziej sportowe, Meganka Coupé i Meganka pięciodrzwiowa. W przypadku Fiata Bravo taki ładny trzydrzwiowy hatchback oraz taka Brava, zupełnie inna pięciodrzwiowa wersja. Do tego później dołączyły kolejne wersje, jak w przypadku Meganki, czyli dołączył sedan, kombi. Była to bardzo fajna rodzina i stwierdziliśmy, że skoro nie mamy tych samochodów, jeszcze fajnie by było mieć. W związku z tym pierwszym samochodem z tej rodziny będzie dla nas, mamy nadzieję, że będzie Fiat Bravo. Jedziemy oglądać. Przez telefon dowiedziałem się, że samochód miał dwóch właścicieli. Ostatni właściciel podróżował tym samochodem przez 12 lat. Przebieg około 130-140 tysięcy. Wydaje się być bardzo rozsądny. Cena 3800. Nie jest to wysoka cena jak za samochód, jeżeli jest w dobrym stanie. Natomiast Bravy w tej chwili można kupić już od 1500-2000 tysięcy spokojnie można kupić, natomiast są to wersje mniej ciekawe. My chcemy taki ładny samochodzik. Oglądałem nie tylko polskie portale, także zagraniczne. No i okazuje się, że takie ładniejsze Bravy chodzą już mniej więcej po
700 do 1000 euro, więc chyba nie będziemy sprowadzali. Idziemy obejrzeć ten samochód. Niestety jest to handlarz, z tego względu, że jak pytałem się, powiedział, że wystawia fakturę. W związku z tym jest to albo jakiś komis, albo osoba, która zajmuje się tym zarobkowo. Ja nigdy tego nie przekreślam, z tego względu, że bardzo często trafiają się samochody od osób, które wyszukują, mają fajne źródła i zarabiają. Ja nie uważam w tym niczego złego, że ktoś sobie zarabia na samochodach. Ja wydaję na samochody i tracę, ale cieszę się, że jest równowaga i z jednej strony ktoś wydaje, marnuje kasę na samochody, a inny zarabia. Dobra, jedziemy dalej. Ładna pogoda jest, mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku. I tyle. Dojeżdżamy na miejsce. Sprzedający dał nam adres. To bardzo ułatwia niekiedy sytuację. Dojeżdżamy na miejsce. Może stoi ten samochód, może nie stoi w garażach, tylko stoi na zewnątrz. Jeżeli zobaczymy, że stoi na zewnątrz, możemy obejrzeć go chociaż trochę, zanim przyjdzie sprzedający. Niekiedy bywa tak, że samochód wygląda tak fatalnie, że nawet nie trzeba wyglądać. O, mamy naszego bohatera, Giallo Ginestra na Fiacie Bravo. Tu jest wolne miejsce, zaparkujemy i obejrzymy ten samochód. Potem zadzwonimy do sprzedającego, zobaczymy, czy wyrazi zgodę na filmowanie. Jeśli nie, to Wam o wszystkim opowiemy. Na razie idziemy obejrzeć kandydata do działu Giallo Ginestra. Trochę połatane, felgi do renowacji, odmalowane sprayem. Uszkodzony lekko wężak, lecimy tam tutaj. Myślałem, że będzie trochę ładniejszy. Tutaj zobaczcie odkurz od światełka. Klar schodzi. Czasem tak bywa, że się człowiek rozczaruje na miejscu. Nie jest zły, ale nie jest taki piękny, jakiego się spodziewałem, a przynajmniej tak, jak wyglądał na zdjęciach. Progi są? Progi są, tutaj są nakładki. Podłoga też wygląda dobrze. Troszeczkę, zobaczcie, tutaj ślady po odkurzu były naprawiane i to tak mało fachowo. Kolor jest fajny. Zastanawiam się. Żółty kolor jest bardzo trudnym kolorem do dorobienia. Nie. Miało być tak pięknie. Przejechaliśmy 120 km. Jak zwykle sprzedający, że no wie pan, 20 lat, ale nam, według mnie wygląda bardzo dobrze. Powiedziałem panu, że zależy mi na tym, żeby powłoka lakiernicza była ładna, żeby nie było popękanej szpachli, bo to szkoda naszego czasu, mojego i jego. No i co się okazuje? Na masce popękana szpachla. Ja wiem, że ten samochód ma 20 lat, tylko niech sprzedający powie, że jest maska lakierowana i że popękała szpachla. To, że lusterko jest ponitowane, lusterko do takiego samochodu kosztuje nie za dużo. Natomiast on tak naprawdę jest w całości do malowania. Nie wiem, czy to... Nie wiem, tak szczerze powiedziawszy, czekamy na sprzedającego, natomiast wydaje mi się, że tego samochodu nie kupimy. Za dużo rzeczy jest, które nie pasują. Zobaczcie, z tyłu pokazywaliśmy klar, który odchodzi. Różnice w koloru. Nadkola są już pomalowane jakimś innym zupełnie kolorem.
W kilku miejscach widać odkurz. Zobaczymy, co będzie mówił sprzedający, czy nadal będzie upierał się, że samochód jest w oryginalnym lakierze, czy nie. Natomiast no, na szczęście jest niedaleko fajna knajpa, może spróbujemy coś sobie na wynos zamówić. Przynajmniej taki będzie plus z tego, że gdzieś pojechaliśmy. Był niedawno ładny, 1.6 też w takim samym kolorze. Troszeczkę droższy, ale wydaje mi się, że lepiej odczekać, kupić coś lepszego, droższego niż tutaj bawić się w lakierowanie całego samochodu. No chyba, że uda się nam stargować go na 2000, chociaż z drugiej strony chyba nie jest to, czego szukałem. Czuję się mocno zawiedziony, ale to takie jest, wiecie, budujecie swój obraz tego samochodu, jak on może wyglądać. Ja widziałem 20-letnie samochody i nie każdy jest taki jak ten. Zobaczymy, poczekamy, mamy jeszcze kilka minut. Ale wie pan co, obejrzałem dokładnie, jednak nie jestem zainteresowany. On jednak jest za słaby, on był malowany kilka razy, jest w kilku kolorach, także dziękuję bardzo. Dziękuję, do widzenia. Pan nawet nie próbował mówić, że jest inaczej. Dobrze, że nie pojechaliśmy dalej, a 120 km. Przejechaliśmy, przewietrzyliśmy Peugeota i spróbujemy się cieszyć z tego, że przejechaliśmy się samochodem, klasykiem, do żółtych. Przewietrzyliśmy. Są jakieś plusy, prawda? Minęło kilka godzin, brykało zupełnie inaczej sobie radzi ze swoim stresem. Nocka była trudna, ale jeszcze możecie wierzyć lub nie. Wróciłem do domu, zacząłem przeglądać ogłoszenia. Nic, dokładnie nic. I wtedy patrzę, formularz zgłoszeniowy, pisze Maciek. Formularz zgłoszeniowy do naszego muzeum. Maciek napisał przypadkiem i on mieszka sobie w Holandii. I wie, że ja lubię te żółte samochody i niedaleko niego jest bardzo fajny Fiat Bravo, oczywiście Giallo Ginestra. Pierwsze co zrobiłem, Maciek, możesz jutro podjechać obejrzeć tego Fiata? Dzisiaj odpisał, spoko, jestem umówiony na 13.30. 13.30 to od całą noc, myślę sobie, kurczę, na zdjęciach wygląda bardzo fajnie. Podesłał mi linka, podesłał, oglądam. Dzisiaj 13.30. Wymieniliśmy się telefonami, dzwoni, mówi, Robert, jadę, jestem na miejscu, samochód jest bardzo fajny. Zresztą zobaczcie, co nakręcił Maciek na miejscu. Witam serdecznie. Mamy tutaj specjalną misję na wygnanie dla pana Roberta Brykały. Oto jest Fiat Bravo. W oczywiście pięknym kolorze Giallo Ginestra. Więc tak, z góry przepraszam za dźwięk, bo to tylko telefon, no nie było na szybkiego niczego do ogarnięcia, więc zapraszamy tutaj. Progi, o dziwo progi są. Tutaj jest do załatania troszeczkę, jest troszeczkę kalafiorków, także typowy grat, tak jak lubimy wszyscy. Siedzenie ładnie wytarte i wypierdziane, proszę bardzo. Silnik chodzi dobrze, ma klimatyzację, aczkolwiek jeszcze nie mogłem sprawdzić, czy jest nabita, czy nie jest nabita. Troszeczkę się poci, jak to w starym Fiaciorze. Stay here, I will put some here. Thank you.
Cóż mogę powiedzieć? Nie wiem, jak to się stało, ale Maciek już zadatkował ten samochód. W zasadzie można powiedzieć, że go kupił. Dogadaliśmy cenę 600 euro. 600 euro przy dzisiejszym kursie to jest troszeczkę ponad 2,5 tysiąca złotych. Nie wiem jeszcze, jak pojedziemy, czy polecimy samolotem, czy znajdziemy jakiś transport z Holandii. Nie wiem, nie mam doświadczenia w sprowadzaniu takich samochodów. Może ktoś z Was ma doświadczenie, może pomożecie. W każdym bądź razie możecie wierzyć lub nie, ale będę miał żółtego Fiata Bravo Giallo Ginestra. Zaczęło się cała moja miłość od tego samochodu, czyli od żółtego Fiata Coupe, którym w 1995 roku jeździłem, robiąc zdjęcia do testu do tygodnika Autoświat. Pewnie niektórzy z Was jeszcze pamiętają, że był taki samochód. Pamiętam, jak ten samochód takie budził emocje, jak był nowy. Ja zapragnąłem mieć taki samochód. Początkowo chciałem, żeby to było Cinquecento, Seicento. Marzenia spełniły się dopiero później, natomiast dla uzupełnienia stwierdziłem, że idealnym samochodem byłby Fiat Bravo, no i za chwileczkę pewnie do nas przyjedzie. Dzisiaj premiera troszeczkę się opóźniła, właśnie przez to, że dogrywaliśmy sprawę, czy na pewno ten samochód trafi do muzeum. Teraz już wiemy, że na pewno. Maciek dał znać, że samochód zaliczkowany. Co mogę powiedzieć? Subskrybujcie nasz kanał, bo na pewno pokażemy coś znacznie więcej o tym Fiacie, bo jeszcze nigdy nie, pewnie z Was mało kto sprowadzał samochody z Holandii, nie wie, jak to się robi, co trzeba zrobić, a my w naszym filmie opowiemy o wszystkich elementach. W związku z tym zapraszam Was do subskrybowania kanałów, oglądania kolejnych odcinków, a co dzisiaj mogę powiedzieć, tylko tyle, graty dają radę, do zobaczenia.